Witam bardzo serdecznie na tym niedzielnym nabożeństwie. Za nami, myślę, dobre, błogosławione chwile, błogosławiony czas. Czas słuchania pięknych pieśni, czas słuchania budujących świadectw, czas, wierzę, doświadczania Bożego działania na tym miejscu, mocy Jego słowa. Ale myślę, że jest to również czas decyzji dla nas wszystkich. Ktoś powiedział tak, że nie jest ważne to, co wiem, tylko ważne jest to, co zrobię z tym, co wiem. To, że mogliśmy tutaj dzisiaj przez te 3 dni wiele usłyszeć, to jest jedno, ale drugie, co zrobię z tym, co usłyszałem? Co zrobię z tym Jezusem, którego zowią Chrystusem, jak powiedział Poncjusz Piłat. Pamiętacie, jak przyprowadzono Jezusa do Poncjusza Piłata, on rozłożył ręce i mówi, co mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? To jest dobre pytanie. Co mam uczynić z tym Jezusem? I podczas tych dni mówiliśmy o tym, co to jest zbawienie, mówiliśmy o tym, jak przyjąć zbawienie. Odnosiłem się też w bardzo praktyczny sposób do różnych problemów. A dzisiejszy czas jest, można powiedzieć, zakończeniem tych dni skupienia. Będzie jeszcze jedno przesłanie i myślę, będzie jeszcze czas na to, aby odpowiedzieć. Moją modlitwą dzisiejszego poranka było to, aby ci, którzy jeszcze nie widzieli, ci, którzy jeszcze nie widzą, żeby zobaczyli. Aby ci, którzy jeszcze, ci, którzy nie słyszą, aby usłyszeli. Ci, którzy jeszcze nie wyznali, aby wyznali, że Jezus jest Panem. Słowo Boże mówi, że każdy język wyzna, każde kolano się ugnie. Przyjdzie taki czas. Lepiej to zrobić tu na ziemi. Hiszpańska pisarka Carmen Corde napisała pewną książkę, w której opisuje historię młodej kobiety, której rodzi się niewidome dziecko, niewidomy chłopak. I kiedy ta kobieta zorientowała się, że dziecko, które urodziła, nie widzi, postanowiła ukryć to przed swoim dzieckiem. I zabroniła swojej służbie, bliskim, znajomym, sąsiadom wypowiadania tak zdradzieckich słów jak światło, jak kolor, jak widzieć, jak wzrok, oczy itd., itd. I chłopiec dorasta w zasadzie w nieświadomości swojego kalectwa. Ale pewnego razu jakaś tajemnicza mała dziewczynka przeskakuje przez ogrodzenie ich posiadłości, posesji, spotyka tego chłopca na terenie ogrodu i niechcący demaskuje cały spisek, bo to opowiada o tym, co wokół niej się dzieje. Zaczyna wypowiadać słowa, których nigdy ten chłopiec nie słyszał. I świadomy teraz istnienia zupełnie innej rzeczywistości chłopak, rzeczywistości, której nawet nie jest sobie w stanie wyobrazić, czuje się oszukany, czuje się rozczarowany i dotychczasowy jego świat legnął w gruzach. Ale chcę wam powiedzieć, to tylko taka historia, to jest opowiadanie, ale bardzo często przypomina nasze życie. Rodzimy się, dorastamy, żyjemy. Tak jakby inna rzeczywistość, tak jakby ten inny świat, który gdzieś jest takim tworem naszej wyobraźni, jakby w ogóle nie istniał, jakby piękniejsza, dużo lepsza rzeczywistość nie istniała, jakby wszystko to mieściło się w tym, co możemy dotknąć, w tym, co możemy zobaczyć tutaj w tej rzeczywistości. Żyjemy w takiej duchowej ślepocie i w rzeczywistości, która tak naprawdę jest pozbawiona barw, pozbawiona kolorów, ostrości i tego wszystkiego, co by nam uświadomiło, że inna rzeczywistość istnieje jednak.
Wczoraj to mówiłem, C.S. Lewis powiedział kiedyś tak, że wierzę w chrześcijaństwo tak jak w słońce. I nie dlatego, że je widzę, ale dlatego, że dzięki niemu widzę wszystko inne. I tak jest, kiedy zobaczymy duchową rzeczywistość, to, co nas otacza, zaczynamy lepiej widzieć, lepiej rozumieć i lepiej dostrzegać. W kontekście duchowej rzeczywistości ta nasza fizyczna rzeczywistość jawi się zupełnie inaczej. Rzeczywistość, która może dla kogoś jest mroczna, może dla kogoś jest ponura i ciągle taka sama. Ktoś nas okłamał, ktoś bezczelnie nam wmówił, że lepsza rzeczywistość nie istnieje, że łap życie tu i teraz, że żyć i nie umierać, że hulaj dusza, piekła nie ma. Ktoś wciska nam takie kłamstwa, takie slogany i myślimy, że całe to życie to tu i teraz. Powtórzę jeszcze raz, bo wiecie, zapamiętywanie to jest przez powtarzanie. Amen? Amen. Mówiłem to wcześniej, że życie na ziemi nie jest celem samym w sobie. Nie rodzimy się po to tutaj na tej ziemi i to nie jest cel, żeby osiągnąć jakieś zaszczytne tytuły, żeby piąć się po szczeblach kariery, żeby nie wiadomo kim być tutaj na tej ziemi. Życie na ziemi jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu, a to wszystko ma nam sprzyjać ku temu, abyśmy ten cel osiągnęli. Jeżeli kariera nam w tym sprzyja, chwała Bogu. Jeżeli wiedza, zdobywanie wiedzy nam w tym sprzyja, chwała Bogu. Jeśli rodzina nam w tym sprzyja, chwała Bogu. Ale tak naprawdę żyjemy po to, aby osiągnąć pewien cel. Władysław Bartoszewski powiedział kiedyś coś takiego. Są rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca. Z tym, że nie zawsze to, co warto, się opłaca i nie zawsze opłaca się to, co warto. A więc musimy przyjąć pewną koncepcję naszego życia. Czy rzeczywiście to, co w naszych oczach warto, się opłaca? Ale musimy sobie też zadać pytanie, czy to, co się opłaca, warto? Ale jeśli chodzi o chrześcijaństwo, jeśli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa i warto, i się opłaca. Amen? Amen. Ktoś nam wmówił, że lepiej być duchowymi, moralnymi kalekami niż cieszącymi się spełnieniem ludźmi. Słowa takie jak miłość, jak nadzieja, jak wolność, szczęście zostały wykrzywione, zostały zdeformowane. Słowa takie jak Jezus, życie wieczne, znalazły się na liście słów zakazanych, niemodnych, pozbawionych znaczenia, czy na liście słów, z których no może warto się pośmiać, ale nie warto brać ich poważnie. Zastąpiono je słowami krzywda, zranienie, ból, rozpacz, rozczarowanie, nienawiść, nieprzebaczenie, za wszelką cenę i po trupach dążenie do celu, wyścig szczurów. I wielu ludzi żyje za takim ogrodzeniem, myśląc, że inna, dużo lepsza rzeczywistość nie istnieje. Całe nasze życie może zostać podporządkowane tylko do jednego: troski o byt, niepewności jutra, strachu, nieustannych zmagań z rzeczywistością, serwującą nam coraz większe i większe problemy. Albo możemy zredukować nasze życie tylko do zdobywania tego, czego pragną nasze oczy. Żyjemy w świecie konsumpcji. I dla wielu ludzi to staje się celem. Ale celem nie jest życie na ziemi. Celem nie jest konsumpcja. Celem nie jest zdobywanie bogactw. Celem jest życie wieczne z Jezusem Chrystusem i z Bogiem. Cóż to jest 80 lat w obliczu wieczności? Cóż to jest nawet 90 lat w obliczu wieczności? Ktoś powiedział, że po drugiej stronie spędzisz więcej czasu niż tutaj. Więc zastanów się i podejmij dobrą decyzję.
Ludzie próbują ukrywać swoje problemy, wmawiają sobie, że tak naprawdę one nie istnieją. Alkoholik sobie wmawia, że nie jest alkoholikiem i że pije jak każdy. Żona alkoholika z kolei wmawia sobie, że mąż przecież jest normalny, zachowuje się, no może jest czasami agresywny, ale to dobry chłop i generalnie nie ma problemu. Dzieci żyją w zaprzeczeniu, że mają normalny dom i kochających rodziców. Złodziej wmówi sobie, że to, co ukradł, było niczyje. Hazardzista, trwoniąc kolejne pieniądze, wmawia sobie, że on się tylko odgrywa. A kłamca powie, że skłamał dla własnego dobra. A z kolei ktoś, kto używa agresji, ma za wytłumaczenie, że on już taki jest, że ma taki charakter, że po prostu jest wybuchowy. Musimy wiedzieć o jednym. Ukryty problem wciąż pozostaje problemem. Jeżeli nie przyznam się do problemu, to nie znaczy, że go nie mam. Ukryty problem wciąż pozostaje problemem. Zamaskowany problem staje się jeszcze większym problemem. Tak jak ukrywana i nieleczona choroba wciąż pozostaje chorobą i pozostaje chorobą, która się rozwija. Tak każdy problem, dopóki będzie ukrywany, pozostanie problemem i będzie narastał. Obojętnie, co to będzie. Czy to będzie uzależnienie, czy to będzie nieprzebaczenie, czy to będzie nienawiść, czy to będzie samotność. Cokolwiek by to było, jeśli tego nie ujawnię, jeśli nie spróbuję się z tym zmierzyć, to będzie mnie wciąż zżerało. To będzie mnie wciąż zabijało. Cokolwiek cię niszczy, będzie cię niszczyć, dopóki będziesz udawać, że nie ma problemu. Cokolwiek to jest. Wiecie, to tak jak śmieci. Możemy sobie je zamiatać pod dywan. Możemy chować po kątach i w koszu na bieliznę. To, że ich nie widać, to nie znaczy, że ich nie ma. To nie znaczy, że nie psują otoczenia. Tylko ujawnienie ich i przystąpienie do pewnego rodzaju działania, do uprzątnięcia ich, jest szansą do tego, że pozbędę się tego, co niszczy moje otoczenie. W przypadku ludzi uzależnionych, wiecie dlaczego tak trudno jest ludziom uzależnionym przyznać się, że są uzależnieni? Bo mają nadzieję, że nie są. Póki się nie przyznają, że są uzależnieni, to żyją w takim zaprzeczeniu, że nie są uzależnieni. Przyznanie się, że jestem uzależniony, stwarza sytuację taką, że muszę w takim razie coś z tym zrobić. Skoro to już ujawniłem, skoro do tego się przyznałem, skoro to wyszło na jaw, to muszę zająć jakieś stanowisko w stosunku do tego. A póki wypieram to, póki zaprzeczam, póki twierdzę, że problemu nie ma, póki przykrywam się jakąś maską, wciąż myślę, że problemu nie ma. Ale pamiętajcie to, co mówię. Ukryty problem wciąż jest problemem. I powiem tak, ukryty problem jest większym problemem niż problem ujawniony. Łatwiej jest mówić sobie, że nie ma problemu i dalej pić, ćpać, kraść, uprawiać hazard, przeglądać strony pornograficzne, niż przyznać się i szukać drogi do wolności. Miałem niedawno spotkanie ze sobą. Młody chłopak. Tak bardzo uzależniony od pornografii. Tak bardzo wypłukany z wszelkich wartości, że ja byłem zszokowany tym, że wirtualne uzależnienie może doprowadzić do takiej ruiny człowieka.
Wygląda normalnie, choć nie wygląda jak alkoholik, ale w środku jest absolutnie zrujnowany. Z ostrym zespołem amotywacyjnym. Brak chęci do życia. Myśli samobójcze. Wiecie, to nie jest tylko wejść i sobie pooglądać. To jest jak wir, który wciąga. Słyszałem historię o chłopaku, który wszedł, zaczynał od stron, gdzie byli mężczyźni z kobietami i przyszedł po rozum do głowy wtedy, jak zorientował się, że jest na stronach homoseksualnych. Każde uzależnienie potrafi wciągnąć nas w najciemniejszą sferę i zrujnować życie, pozbawić wszelkich życiowych, bym powiedział, nawet i funkcji. Ale to, co słyszeliście przez te 3 dni, to, co słyszycie dzisiaj, chcę wam powiedzieć, to jest głos z innej rzeczywistości. To jest głos innego świata. To nie jest głos tutaj z tej ziemi. To nie jest głos, który będzie ci mówił oko za oko, ząb za ząb. Jeżeli ktoś ci zrobił krzywdę, to ty mu oddaj. Jeżeli dwóch się bije, to ty idź, podejdź i sobie kopnij. To, co słyszeliście przez te 3 dni, to, co dzisiaj będziemy i słyszymy dalej ze Słowa Bożego, to jest głos z innej rzeczywistości, to jest głos z innego świata. To, że dzisiaj możesz wyjść z tego miejsca wolny, że możesz wyjść uzdrowiony, że może przyjechałeś bez nadziei, a wyjedziesz z nadzieją, może przyjechałeś bez siły, a wyjedziesz z siłą, to jest głos nie z tego świata. Słowa, że Bóg cię kocha niewyobrażalną miłością pomimo tego, jaki jesteś. Że Bóg kocha cię bez względu na przeszłość, to nie jest głos z tego świata. Słowa, że Bóg chce ci przebaczyć, że Bóg chce uratować twoje życie, że Bóg chce przed tobą otworzyć przyszłość, to nie jest głos tej rzeczywistości. Żeby być spełnionym życiem, musimy sięgnąć innej rzeczywistości, musimy zachłysnąć się innej rzeczywistości. Słuchajcie, taki ssak jak wieloryb żyje w głębinach oceanicznych. I nic nie wie o naszej ludzkiej rzeczywistości. Nic nie wie o budowie autostrad. Nic nie wie o kursie walut tutaj. Nic nie ma pojęcia o ekonomii. Nie ma pojęcia o konfliktach zbrojnych, które dzieją się w naszej rzeczywistości. Ale umrze, jeśli raz na godzinę nie wypłynie i nie będzie miał kontaktu z naszą rzeczywistością. Musi mieć kontakt, pomimo że żyje w zupełnie innej rzeczywistości, żyje w oceanicznej rzeczywistości, raz na godzinę musi wypłynąć i musi mieć kontakt z naszą rzeczywistością. Słowa, które usłyszał pewien ślepiec, były słowami z innego świata, z innej rzeczywistości. W Ewangelii Jana w 9 rozdziale, od 1 wersetu, pierwsze 3 wersety, czytamy takie słowa, a przechodząc, jest mowa tutaj o Jezusie, a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się Boże dzieła. Zobaczcie, jaka historia. Jakie słowa, jakie myślenie ludzi, jakie myślenie Jezusa. To, co usłyszał ten człowiek z ust Jezusa, chcę wam powiedzieć, nie pochodziło z tego świata. Wiecie, co pochodziło z tego świata? Wiecie, co pochodziło z naszej ziemskiej rzeczywistości? Słowa, kto zgrzeszył. To pochodziło z naszej ziemskiej rzeczywistości. To pochodziło z tego świata. To, co nie pochodziło z tego świata, to były słowa, aby na nim objawiły się Boże dzieła. Wiecie, że ludzie interesują się bardziej grzechem niż sam Pan Bóg? Pan Bóg nie interesuje się ludzkim grzechem. Ludzkim grzechem interesują się ludzie. Oj, bardzo są zainteresowani. A szczególnie cudzym. Wtedy wzrok się otwiera, uszy coraz szerzej
I ludzie tylko wypatrują kto, co, kiedy i dlaczego. A później jest o czym mówić. Ale chcę wam powiedzieć, Bóg nie interesuje się ludzkimi grzechami. Bóg interesuje się grzesznikiem. Ludzie będą się interesować moją i twoją przeszłością. Ludzie będą interesować się moim i twoim grzechem, ale Bóg interesuje się grzesznikiem. Ludzie szukali winy, ale Jezus znalazł usprawiedliwienie. Ludzie szukali przyczyny, Jezus natomiast zobaczył rezultat. Ludzie przypominają, ale hej, hej, Jezusie, on się ślepym urodził, ale Jezus mówi, ale takim nie pozostanie. Ludzie cofnęli się w przeszłość, chcieli pogrzebać troszeczkę w historii tego człowieka, ale Jezus spojrzał w przyszłość i zobaczył go zupełnie innego. Dla ludzi liczyło się bardziej to, co się stało, ale dla Jezusa liczy się bardziej to, co będzie. Amen. Amen. Bóg chce zapomnieć. On zapomina naszą przeszłość i koncentruje naszą uwagę na przyszłość. Może my dzisiaj jesteśmy obciążeni przeszłością. Może gdzieś ciągniemy jakiś worek za sobą. Może przeszłość, która za nami się ciągnie, jest zbyt bolesna, zbyt traumatyczna i odcisnęła naprawdę mocne piętno na naszym życiu, że nie potrafimy sobie teraz z tym poradzić. Ale ktoś powiedział tak, ci, którzy są bardzo zapatrzeni w przeszłość, nie radzą sobie w teraźniejszości. Bóg chce nas uwolnić od przeszłości. Bóg chce wymazać przeszłość. Bóg chce ją odciąć i zatroszczyć się o naszą przyszłość. W księdze Jeremiasza czytamy, albowiem wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. To nie są myśli o niedoli. To są myśli, aby zgotować wam przyszłość, aby natchnąć nadzieją. To nie są myśli, aby rozliczyć was. Oczywiście czas pomsty i odpłaty przyjdzie, ale póki trwa czas łaski, to Bóg chce zatroszczyć się o twoją przyszłość. Chce, aby przeszłość została oddzielona grubą krechą, aby demony przeszłości, przed demonami przeszłości drzwi zostały z hukiem zatrzaśnięte. Ślepy od urodzenia. Cóż za tragedia. Wszystko, co wiedział na temat otaczającego go świata, to tylko smród i hałas. I to, co mógł dotknąć. Nie był w stanie niczego sobie wyobrazić, dopóki tego nie wziął w swoje ręce. Całe jego życie było zamknięte w świecie mroku. Nie pamiętał dnia, żeby było inaczej. Nie pamiętał nic oprócz ciemności. Odkąd tylko sięgał pamięcią, ciągłe upadki, potknięcia, co chwilę o coś się potykał. Porażki i życie po omacku. Życie tak naprawdę gdzieś szedł, ale nie wiedział gdzie. Jeśli go ktoś nie poprowadził, to nie wiedział gdzie iść. Często tak może również być w naszym życiu. Życie takie po omacku. Życie tylko tą rzeczywistością. Życie bez kontekstu jakiejś lepszej, innej rzeczywistości, która rzuca światło na tą rzeczywistość. Biblia mówi, że Słowo Boże jest pochodnią dla naszych nóg. Jest takim światłem, który pokazuje nam drogę. Warto do niej sięgnąć, warto otworzyć Słowo Boże, warto przyświecić sobie w życiu, żeby wiedzieć, dokąd się zmierza, żeby wiedzieć, dokąd się idzie. I to ludzkie myślenie w przypadku tego ślepego. Ciekawe, za jakie grzechy. Oj, tutaj ludzka ciekawość była nienasycona. Ciekawe, za jakie grzechy. Co ci rodzice musieli zrobić? Co oni musieli przeskrobać? Co musieli namieszać, że tak ich Bóg pokarał niewidomym dzieckiem, ślepym dzieckiem? Był zakałą rodziny, ponieważ otoczenie utożsamiało jego ślepotę z ukrytym grzechem jego rodziców. Czy może nawet jego samego. A może twoje życie wygląda podobnie. Może od urodzenia tylko słyszałeś, że jesteś zakałą rodziny, że niepotrzebnie się urodziłeś, że tylko same problemy z tobą. Może od urodzenia słyszysz i pamiętasz tylko
wstyd, kłótnie rodziców, krzyki, oskarżenia, strach. A może odkąd tylko pamiętasz, to jesteś poniżana, lekceważony, wyśmiewany, popychany. I może nie pamiętasz, żeby ktoś zdobył się na dobre słowo, żeby ktoś powiedział ci coś miłego, żeby ojciec i matka wzięli cię na swoje kolana, wzięli cię w swoje ręce, powiedzieli, że jesteś cenną, że jesteś wartościową, że bardzo cię kochają. Może nikt nie zdobył się na dobre słowo dla ciebie, a wszystko, co słyszałeś, słyszałaś na swój temat, to niekończąca się lista grzechów. Ale Jezus ma dla ciebie coś, co nie pochodzi z tego świata. Jezus ma dla ciebie coś, co jest z zupełnie innej rzeczywistości. Uzdrowienie, przebaczenie, akceptację, miłość, przyszłość. Czytamy, że po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny uczynił błoto i błoto nałożył na oczy ślepego. A następnie powiedział: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł, obmył się, wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siadywał żebrząc? Mamy tutaj ciekawą symbolikę i niezwykły obraz. Błoto stało się czymś, co Jezus wykorzystał, żeby przynieść uzdrowienie. I wiecie, to, w czym nieraz ludzie siedzą po uszy. Jezus używa, aby przynieść uzdrowienie. Jezus używa, aby przynieść nowe życie. Chcę wam powiedzieć to, co miało mnie zabić. To, co miało mnie zniszczyć i wypłukać. Mówiłem tu podczas tych dni skupienia, kim byłem. Byłem potwornie uzależniony od alkoholu. Alkohol wyniszczył mój organizm. Narkotyki wyniszczyły moją psychikę. Nie byłem w stanie poprawnie zdań składać. To, co mnie miało zabić, to, co mnie miało zniszczyć, to błoto, w którym się zanurzyłem, Bóg wykorzystał, aby objawić Boże dzieła. Nie chcę powiedzieć, że to była Boża wola. Nigdy nie myśl w ten sposób, że Bożą wolą było to, żebyś był alkoholikiem po to, żebyś się nawrócił. Nigdy w ten sposób nie myśl. To jest nieboże myślenie. To jest nieboże myślenie. To są nasze decyzje. To, że stoczyłem się na dno, to była moja decyzja. To był mój wybór. Oczywiście możemy tutaj dywagować, dlaczego, bo rzeczywistość dla mnie była zbyt brutalna, więc uciekłem w jakieś pomocnicze substancje, które pomagały przetrwać mi w tej rzeczywistości, bo nie znałem innej rzeczywistości, bo nigdy nie usłyszałem głosu z innej rzeczywistości, bo nigdy ta inna rzeczywistość nie była dla mnie tak wyraźna i jasna, jak ta rzeczywistość, w której żyję. Ale to była moja decyzja. Ale to, co mnie miało zabić, Bóg uczynił, abym został wskrzeszony do życia. Zły środek posłużył się do osiągnięcia dobrego celu. Bóg ma niezwykłą zdolność czynienia dobra ze zła. Ślepota była złym środkiem, ale do osiągnięcia dobrego celu. Objawić Boże dzieła. Sprawić, żeby ludzie mogli zobaczyć Bożą moc i żeby ten człowiek mógł doświadczyć wielkiego błogosławieństwa. Słuchajcie, wielu uzależnionych osób przyszło do Jezusa, dlatego że w swoim uzależnieniu znaleźli się w takiej rozpaczy, że już nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Uwierzyli w Ewangelię, dzisiaj są innymi ludźmi. Wiecie, żeby zapragnąć zapachu nieba, czasami trzeba poczuć smród piekła. A Winston Churchill powiedział kiedyś tak: jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się. To nie jest dobre miejsce na odpoczynek. To nie jest dobre miejsce na to, żeby się pogodzić ze swoim losem. Kiedy przechodzisz przez piekło finansowe, kiedy przechodzisz przez piekło jakichś długów, kredytów, czyś, w czym toniesz, to nie jest dobre miejsce, żeby się zatrzymać.
Jeżeli przechodzisz przez piekło jakichś toksycznych relacji, to nie jest dobre miejsce, żeby się poddać, wywiesić białą flagę i powiedzieć, dalej już nie dam rady. Kiedy przechodzisz przez piekło nałogu, uzależnienia, jakiejś krzywdy, która ci się dzieje, to nie jest dobre miejsce na odpoczynek, to nie jest dobre miejsce na to, żeby rozbić namiot i powiedzieć, dalej już nie dam rady, dalej już nie idę. Kiedy przechodzisz przez piekło doświadczeń, nie zatrzymuj się. Ale zwróć się w stronę tego, który może cię z tego piekła wyciągnąć, który może cię z tego uzdrowić. Oczywiście czasami konsekwencje wychodzenia z kryzysu są bardzo dotkliwe i bolesne. Często jedna zła decyzja, często jeden zły podpisany kontrakt, czasami jedna zła decyzja, żeby się z kimś może związać. Czasami jedna zła decyzja, żeby coś ukraść, może na długie, długie lata pozbawić nas wolności, pokoju w sercu, radości. Ale to nie jest powód do tego, żeby zatrzymać się w tym miejscu, ale to jest powód do tego, żeby jeszcze bardziej wyciągnąć ręce w stronę Jezusa i dać się Mu prowadzić. Czasami trzeba wpaść do dołu, żeby spojrzeć w górę. Kiedy Mojżesz był powoływany przez Boga i kiedy się tak przekamarzał z Panem Bogiem, w końcu mówi, no Panie Boże, a jeśli oni mi nie uwierzą, że Ty mnie posyłasz? Wiecie, jakie Pan Bóg mu zadaje pytania? Ja już Wam mówiłem, że ja kocham pytania w Biblii. Mówiłem Wam, czy nie? Jak widzę znak zapytania, słuchajcie, to mi się oczy robią dwa razy takie. Jak widzę znak zapytania w Biblii, to przygotowywuję sobie więcej czasu, rozkładam różne źródła i materiały, mówię, a teraz się zaczyna moja podróż. I Bóg zadaje Mojżeszowi pytanie, jak on tak skomli i mówi, jak nie uwierzą, a jak to, a jak tamto. My sobie tak czasami reżyserujemy, no Panie Boże, a jak to, a jak będzie, jeśli tak. A Bóg się Mojżesza pyta w ten sposób, Mojżeszu, co masz w swoim ręku? A jakby miał na przykład kartę kredytową z jakimś nieograniczonym limitem, myślę, że mu by było łatwiej. Albo jakby miał jakiś, powiem, czek in blanco, który by sobie mógł wypisać, to by mógł sobie wtedy gwardię ludzi zatrudnić, no i może by mu było łatwiej. Wiecie, co on miał w ręku? Suchy badyl. I w ręku Mojżesza ten suchy badyl był tylko badylem do poganiania bydła. Ale kiedy Bóg zaingerował, to przez ten suchy patyk, przez to nic, co Mojżesz miał w ręku, działy się znaki i cuda. Halleluja. Nigdy nie patrz na to, co masz w swoim ręku, że to jest nic. Bo nic dla Boga to jest wszystko, czego On potrzebuje. Dla ciebie nic to może być nic. A dla Boga to może być wszystko. Wiecie, my czasami mając wszystko, nie potrafimy zrobić nic. A Bóg potrzebuje nic, żeby zrobić wszystko. Amen. Wszystko powstało z nic. Bóg powiedział i się stało. A więc nigdy nie gać tym, co masz w swoim ręku. Jeśli w swoim ręku masz wyrok napisany przez tomograf komputerowy, nie gać tym, ale rozwiń przed Panem. Jeśli w swoim ręku wszystko, co masz, to ponaglenie komornicze, to nie mów Bogu, że nic nie masz. Tylko powiedz, Panie, mam tylko to, a Bóg z tego może zrobić naprawdę wiele. Halleluja. Jezus chce zmienić Twoje życie i czyni to w wyjątkowy dla każdego sposób. Ale nie bez współudziału człowieka. Zobaczcie, że on nałożył błoto i powiedział do tego ślepego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, co znaczy posłany.
I autor Ewangelii nie bez przyczyny podaje tutaj nazwę tej sadzawki, a także interpretację tej nazwy posłany. Dlatego, że to nie sadzawka, nie woda była źródłem jego uzdrowienia. Ale kto? Posłany przez Boga. Ale posłany przez Boga. A więc nazwa sadzawki odnosi się bardzo ściśle do Chrystusa. U Niego zaczyna się i kończy każde uzdrowienie. U Niego zaczyna się i kończy uwolnienie. U Niego jest początek i u Niego jest koniec. On zaczął proces uzdrowienia tego ślepego w błocie i skończył go w posłuszeństwie tego człowieka. Idź i obmyj się do sadzawki Syloe, to znaczy posłany. A posłany to jest nawiązanie do Jezusa. Jezus wielokrotnie mówił, że został przez Boga posłany na ten świat. A więc uzdrowienie dokonuje się nie przez kontakt z wodą, lecz przez kontakt z posłanym, przez posłuszeństwo posłanemu przez Boga. Nie można pozostać takim samym, spotykając Jezusa. Zobaczcie, wrócił z odzyskanym wzrokiem. Moje pytanie dzisiaj, z czym chciałbyś wrócić dzisiaj do swojego domu? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie. Z czym chciałbyś dzisiaj wrócić ze swojego domu? Obojętnie, czy przyszedłeś tutaj z okolic, czy przyjechałaś z daleka, ale z czym chcesz wrócić do swojego domu? Ten ślepy wrócił z odzyskanym wzrokiem, a ty z czym chcesz wrócić? Z przebaczeniem grzechów? Jezus zrobił wszystko 2000 lat temu, aby twoje grzechy zostały przebaczone. Mówiliśmy o zbawieniu, abyś przyjął dar zbawienia. Chciałbyś wrócić z uzdrowieniem, z poczuciem sensu życia? Dzisiaj możesz wrócić do swojego domu z odzyskaną wolnością od nałogów, z odzyskanym zdrowiem, z odzyskaną relacją z Bogiem. Słyszeliśmy tutaj świadectwo. Modlono się o brata, który miałeś na zabieg, na operację, okazało się, że jest niepotrzebna. Wrócił ze zboru, z modlitwy, z odzyskanym zdrowiem. Z czym chcesz wrócić z tego miejsca? Jeśli tylko z fajnymi wspomnieniami, to ci chcę powiedzieć, na tych fajnych wspomnieniach długo nie zajedziesz. Bo to nie wspomnienia zmieniają życie, ale Jezus zmienia życie. Czy chcesz wrócić do domu z pewnością zbawienia? Czy chcesz wrócić do swojego domu z pewnością, że Jezus Chrystus zamieszkał w twoim sercu, zamieszkał w twoim życiu? Z przebaczeniem, z poczuciem bycia kochanym, akceptowanym, z nadzieją na przyszłość, z powołaniem do nowej roli może w twoim życiu? I na koniec czytamy, że sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czy to nie ten, który siadywał żebrząc? Czy to nie ten? Jeśli pozwolisz na to, aby wrócić do swojego domu z pewnością zbawienia, z tym darem zbawienia, który Bóg ma dla ciebie z łaski, to będzie rozpoznawalne również dla innych. Wiecie, kiedy ktoś, nie wiem, długo pije, nagle przestaje pić, ludzie to zauważają. Jeśli ktoś długo choruje, tak jak mówiliśmy wczoraj na przykładzie tej kobiety pochylonej do 18 lat, ludzie to zauważają. I mogą być zdziwieni. Tego ci życzę. Abyś nie musiał, jeżeli tu są jeszcze takie osoby, które zmagają się z nałogami, abyś nie musiał już być więcej pijakiem, włóczęgą. Ja mówię takimi słowami, jakie często ludzie kierują w stronę takich osób. To nie jest tak, że my was w ten sposób nazywamy. Dla nas jesteście ludźmi, których po prostu kochamy. Do jednego z kościołów przyszedł transseksualista. I z pewnymi doświadczeniami z poprzednich kościołów, gdzie był niemile widziany, podszedł do pastora
I zapytał się tego pastora tak, czy z tego kościoła mnie wyrzucicie? A ten pastor powiedział w ten sposób, wiesz przyjacielu, naszym zadaniem jest Cię kochać, a Bożym zmienić. Wszystko, co możemy dla Was zrobić, to okazać Wam miłość. To jest też mój apel do liderów, którzy przywieźli tutaj osoby. Wy nie jesteście od tego, żeby ludzi zmieniać. My, liderzy, nie jesteśmy od tego, żeby ludzi zmieniać. My jesteśmy od tego, żeby ludzi kochać. A Bóg jest od tego, żeby ludzi zmieniać. Nie próbujcie nikogo na siłę zmieniać. Nie próbujcie nikogo moralizować. Nie próbujcie nikomu wytykać przeszłości. Nie próbujcie wracać do przeszłości. Naszym zadaniem, ludzi tych, którzy zaufaliśmy już Jezusowi i teraz posługujemy w bardziej udolny bądź nieudolny sposób i też nam to wybaczcie, jeśli czasami jakieś błędy popełniamy. Ale naszym zadaniem jest Was kochać i myślę, że podczas tych trzech dni wielu z Was takiej miłości mogło doświadczyć. Podczas tego pobytu tutaj, troski tego zboru, ludzi zaangażowanych w tą pracę, w tą służbę, w tą misję, mogliśmy się czuć naprawdę kochani, akceptowani. I powiem, bądźmy za to wdzięczni ludziom, ale też i bądźmy za to wdzięczni Bogu. Niech On czyni cuda w naszym życiu. Niech On nas zmienia. I będziemy jeszcze o to dzisiaj się modlić. Słuchajcie, to już ostatnie chwile. Wykorzystajmy je do końca. Będziemy mieć czas modlitwy. Będziemy mieć czas modlitwy, aby jeszcze w Twoim życiu mogło się coś zmienić. Cokolwiek to jest, jakikolwiek ciężar. Skoro ślepy mógł przejrzeć mocą działania Jezusa Chrystusa wtedy, to Ty również możesz zostać napełniony Duchem Świętym, możesz zostać uzdrowiony, uwolniony, napełniony nowym życiem, mocą tego samego Chrystusa. Dlatego, że On żyje. A więc w taki sposób to jest ostatnie wezwanie do modlitwy. Są liderzy, pastorzy, którzy będą tutaj, będziemy posługiwać Wam. Zrobimy to z miłością i z troską, z takim współczuciem, na jaki tylko nas będzie stać i z taką wrażliwością, jaką tylko potrafimy z siebie wydobyć. Ale decyzja jest w Waszych rękach. Chciałbym poprosić zespół, żeby wprowadzili nas również w atmosferę uwielbienia, w atmosferę modlitwy. Jeśli mogę prosić Kościół do tego, aby powstać. Nie wzywam tylko na środek tych, którzy mają problem z uzależnieniami. Wzywam na środek również tych, którzy mają inne problemy. A może gdzieś zatraciłeś tą pierwszą miłość z Jezusem. A może gdzieś pogubiłeś się w życiu i Twoja relacja z Bogiem wyraźnie się pogorszyła. Może coś zostało zerwane na linii Ty, Bóg, albo Ty, brat i siostra, albo siostra, siostra, albo brat, brat. Jest to czas odnowy, jest to czas przejrzenia, jest to czas ingerencji tej innej, nowej rzeczywistości, tej wspanialszej rzeczywistości w naszą rzeczywistość. Poprzez modlitwę, poprzez uwielbienie i poprzez działanie Ducha Świętego pośród nas. Amen. Amen. Zapraszam. Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, jeśli ktoś potrzebuje, żeby położyć na niego rękę i pomodlić się, proszę wyjść teraz na środek. Będziemy się modlić. Niezależnie od kalibru problemu. Niezależnie od długości chodzenia do kościoła. Niezależnie od wszystkiego. Zapraszam Cię, aby Twoje życie mogło się zmienić. Thank you.
Cześć.